Shira Den, czytam dalej książkę Sadhu Maharaja, Love in Action, czyli miłość w działaniu, miłość jest drogą, miłość jest odpowiedzią. Miłość jest drogą, miłość jest odpowiedzią. Kiedy Jezus był ukrzyżowany, on powiedział trzy rzeczy. Pierwszą było: O mój Panie, dlaczego mnie opuściłeś? Eli, Eli, lama sabachthani. To ma bardzo głębokie znaczenie. Ja nie chcę Cię opuścić. Ale dlaczego ty opuściłeś mnie? Jaki popełniłem błąd? Co się tobie wydarzy, co się stało z tobą? Pierwszą rzeczą jest to, że ja zapomniałem o tobie i żyję tak bardzo we własnych zmysłach. Ale dla ciebie, z twojego punktu widzenia, dlaczego ty zostawiłeś mnie? Ja jestem tak okryty. Moja dusza jest tak okryta. Może popełniłem jakieś błędy, może coś wydarzyło się, ale dlaczego ty mnie zostawiasz? Co wydarzyło się mi? Co wydarzyło się ze mną? Co stało się ze mną? Jakie popełniłem błędy? Kiedy ty mnie zostawiasz, kiedy ty chcesz mnie zostawić, nie mam z tym problemu, ale proszę, wybacz mi. Wybacz im. Jeżeli ty mnie zostawiasz, nie mam z tym problemu, ale wybacz im. Oni są pełni ignorancji, nie wiedzą, co czynią. Ponieważ ja kocham Ciebie, ja proszę Cię, proszę o Ciebie o to. On także pamiętał imię Eli. To jest imię Eli. Harenama Vaikevalam. W każdym czasie on wypowiadał to imię Eli. Powiedział je dwa razy. Jakie ono ma znaczenie? Trzeba powtarzać, należy powtarzać imiona Pana. Jeśli chcesz mnie zostawić, nie mam z tym żadnego problemu, ale ja nigdy nie zostawię Ciebie. Eli, Eli, lama sabachthani. Mój Panie, dlaczego porzuciłeś mnie? Dlaczego chcesz mnie porzucić? Ja nigdy nie myślałem o tym, żeby Ciebie porzucić. Dlaczego Ty chcesz porzucić mnie? Jeśli czytałeś 12 rozdział Bhagavad Gita, Krishna mówi w nim: Jesteś moim drogim, jesteś moim kochanym. Ja nie mówię, że Krishna jest moim ukochanym, moim drogim mi, ale jest to piękne, kiedy Pan mówi: Jesteś moim ukochanym, jesteś drogim mi. Ja zostawiam Ciebie. Taka jest moja natura, ponieważ okryłaś mnie zmysłami. Ale dlaczego ty chcesz zostawić mnie? Nie ma w środku tak wiele miłości. Ale bez miłości jestem niczym. Ponieważ miłość jest drogą i miłość jest odpowiedzią. I imię jest twoimi uczuciami. I miłość jest twoim uczuciem miłości, twoim uczuciem miłości, i ono jest tam. Jesteśmy bardzo szczęśliwi, że w naszym życiu spotkaliśmy drogę miłości. Nie próbuj rozsuwać tych rzeczy, które są negatywne. One posiadają cztery cechy. I musimy usuwać rzeczy, które są negatywne. One są patita. To jest nasza cecha. Poprzez Jego moc On udziela nam łaski. Jedynie co musimy robić, to pamiętać o Nim. Wszystkie okrycia automatycznie zostaną usunięte. Wszystkie przeszkody zostaną wyczyszczone. Pamiętanie poprzez medytację, poprzez jogę, poprzez różnego rodzaju działania. To jest najłatwiejszy sposób, aby wytworzyć imię, które jest zawarte, wytworzyć miłość, która jest zawarta w imieniu. Nasz Isztadeva. Po pierwsze, nasza sambandha, czyli relacja, jest tam, gdzie jest nasz mistrz, nasz guru. Poprzez łaskę Gurudeva, on umieszcza się w naszym sercu. On staje się Chaitya Guru i on prowadzi ciebie.
Chaitya Guru, czyli Paramatma, czyli ten aspekt Boga, który jest wszechobecny w sercu każdego. I ta sambandha, relacja, działa w życiu. Działa w naszym życiu. Jeśli wykonujemy to, to jest prosta rzecz do zrobienia. Ponieważ On jest w naszym sercu, tak jak dusza, i On jest w swoim sercu tak jak dusza. On jest duszą najwyższą i Chaitya Guru. Są trzy rzeczy, które zawierają się w tobie. I one są jak Sat Chit Ananda. Sat oznacza duszę. Chit oznacza Chaitya Guru, a Ananda Pana. Chaitya to jest Guru Shakti, czyli moc Guru. On jest fizycznym ciałem, ale kiedy widzimy go w ten sposób, popełniamy błąd. Ishtadeva oznacza wielbienie. Gdzie jest mój przedmiot mojego uwielbienia? Bez wątpliwości, bez wątpienia, bez oczekiwania akceptujesz jego Ishtadevy. Nie próbuj odnaleźć swojego Ishtadevy. Imię i forma to jest twoje. To jest łatwe, ponieważ ty robisz to, co on robi, w tym samym nastroju i to przychodzi. Życie duchowe nie oznacza, że jest to robione na pokaz. To odbywa się wewnątrz. Musimy to robić wewnątrz nas. Musimy to praktykować wewnątrz nas. W sadhanie, w tapasji, czyli sadhanie, czyli w praktyce i tapasji, czyli w wyrzeczeniu, wewnątrz nas my musimy to praktykować. Nie musisz zmieniać nic. Nie musisz zmieniać tej sytuacji, w której jesteś. Żyj w naturalny sposób. To, co robisz, rób w ten sam sposób, ale połącz wszystko z duchową drogą. Przedtem ja byłem w centrum. Ja utrzymywałem siebie w centrum. A teraz w moim centrum jest Pan. I ja robię wszystko, aby sprawić, żeby On był szczęśliwy. Połączenie z Gurudevą. Guru jest Radhiką. Guru jest Nityanandą. I On pojawia się w różnych okolicznościach przed nami. Zatem On jest głównym Guru i On znajduje się wewnątrz duszy. Chaitya Guru jest także tam obecny. Umysł tworzy tak wiele wątpliwości. I nie możemy zrozumieć niektórych okoliczności, w jakich fizyczny guru staje przed nami i działa tak jak zwykła osoba. To nie ma żadnego znaczenia. Poprzez łaskę Radharani wszystko wydarza się. Ale nie możemy, nie gubmy wiary w naszego mistrza. Wtedy, jeżeli stracimy tą wiarę, wtedy nasze połączenie zostaje przerwane. To jest moja rada. To jest duchowe połączenie. Nie proś o więcej, niż to jest możliwe. Ale w duchowy sposób zawsze bądź w połączeniu. Może okoliczności się zmienią i może Nityananda i Radharani pomoże ci w inny sposób. Ale jeśli stracisz wiarę, wtedy to połączenie jest przerwane. Tak jak światło przychodzi do nas. Zatem, aby to światło przyszło, musimy być w połączeniu z elektrownią, z miejscem, które zasila żarówkę. Relacja i miłość. W rzeczywistości, kiedy kocham mojego syna, albo moją żonę, albo moją rodzinę, w tym czasie widzę ciało. Widzimy zmysły i zaczynamy je kochać. W pewnym momencie pewne ograniczenia pojawiają się. I one są tymczasowe, ponieważ ta sytuacja ulega zmianie.
kiedy to się zmienia, kiedy to ulega zmianie, co się wtedy dzieje? My chcemy się zmienić, ponieważ w tym czasie ja żyję we własnych zmysłach i żyję w własnym ciele. Ja chcę robić ponownie te same czynności, ale nie odnoszę w tym sukcesu. My nie możemy tolerować tego, ponieważ zmysły nie uniemożliwiają nam tej tolerancji. Ciało nie ma możliwości, nie ma takiego potencjału, aby to tolerować. Umysł posiada również wątpliwości. Taka jest natura zmysłów. Kiedy byłem dzieckiem, moje zmysły były inne. Kiedy byłem ja młody, moje zmysły i moje ciało były także inne. Kiedy stałem się starym, moje zmysły stały się słabe. Więc w ten sposób wszystko się zmienia. Kiedy utworzę związek ze Stworzycielem, wtedy staram się poznać Jego stworzenie. I kiedy poznam Jego stworzenie, wtedy wiem, że są dwa rodzaje stworzenia. Te żywe i te nieżyjące. Te żyjące i te nieżyjące. Wtedy staram się ruszyć, przesunąć z tego, co jest nieżyjące, do tego, co jest żyjące. I kiedy zacznę żyć, być żyjącą istotą i posiadać relacje z Nim, wtedy widzę Boga we wszystkich żywych istotach. Wtedy ja nie chcę opuścić, porzucić tego związku, tej relacji. Nie chcę być na dystans od niej. Wtedy staję się bardziej tolerancyjny, bardziej spokojny i skłonny do wykonywania większej ilości służby. Jeśli posiadam związek z kimś takim jak Stwórca, ja będę lubiał całe jego stworzenie i to, co one robią. Ponieważ ja jestem w środku, ja jestem w punkcie centralnym i wszystkie ich dzieci są dla mnie jak moje własne i one stają się dla mnie jak rodzina. Kiedy jestem w połączeniu z Najwyższym Panem, wtedy jestem w połączeniu z całym Jego stworzeniem, z tym, co On stworzył. I kocham zwierzęta, kocham ptaki, kocham rośliny, kocham naturę. Kocham to, ponieważ to wszystko istnieje dzięki Niemu. I w całym stworzeniu ja czuję Go. Kiedy jesteś bardziej w połączeniu z Nim, jesteś bardziej z Nim w połączeniu, nawet jeśli jesteś w pozytywnych albo w negatywnych sytuacjach. Nie ma żadnych negatywów. Nie ma żadnego cierpienia w związku. Ponieważ ten związek jest boskim związkiem, to jest duchowe połączenie, nie fizyczne. Jeżeli moje zmysły używam po to, aby pomagać, wtedy jest to służbą. Wtedy one wykonują służbę, która jest wykonywana dla boskiego aspektu, czy dla boskości. Wtedy to nie jest moim pragnieniem, ale robię to dla Jego zadowolenia, aby sprawić, żebyś Ty był szczęśliwy i wszystkie nasze czynności są połączone wtedy z Panem. Ofiarujesz Mu wtedy wszystko. Nie musisz zmieniać pracy. Nie musisz zmieniać swojego sposobu życia. Jedyne, co powinieneś, to połączyć się z Nim w świadomości Boga. To, co robisz, jest sposobem, w jaki sposób, jest to tym sposobem, w jaki stajesz się świadomy. Czujesz to połączenie. Żyjesz dla Niego. Życie staje się spokojne i wolne od problemów. Ta osoba, która jest w takich okolicznościach, staje się częścią jego życia. On nie jest niepokojony przez to. On czuje miłość, współczucie. To jest to,
ten czas, który on chce dać. Taka osoba nie prosi o nic. Jestem gotowy, aby zaakceptować takie okoliczności, jeśli to sprawi, że będziesz szczęśliwy. Jeśli chcesz, jeżeli to jest twoje życzenie, możesz ukrzyżować mnie. Ja będę szczęśliwy, ponieważ jestem twoim synem. Nigdy nie będę prosił cię o pomoc dla mnie. Oddam się dla twojej przyjemności. To jest miłość w związku, miłość w relacji. Bez relacji nie istnieje prawdziwa miłość. Nastrój w Radży. Arjuna powiedział do Kryszny: nie chcę nic od ciebie, chcę ciebie. Jeśli jesteś ze mną, posiadam wszystko. To jest miłość. Czy ja chcę coś od ciebie, czy chcę ciebie? To jest prosta rzecz. Jeśli chcesz czegokolwiek od niego, to jest świadomość Boga. Jeśli chcesz jego, to jest świadomość Kryszny. Wtedy zaczynasz dawać swoją miłość. I kiedy twoja miłość przychodzi, wtedy tam jest Radhika. Ponieważ bez łaski Radhiki, to nie może pojawić się w moim życiu. Radha Krishna Pranamora Yugala Kishora. To jest sposób. Czy ty chcesz czegoś od niego, czy ty chcesz dać mu coś? My myślimy, że powinniśmy prosić Boga o coś. Ale jak możesz prosić od kogoś, kto jest bardzo blisko i jest w prywatnym związku z tobą? Musisz wtedy zapomnieć o tym, że on jest kimś wyższym niż ty. Jeśli chcesz dawać miłość, musisz sprawić, że on będzie równy tobie albo niższy względem ciebie, tak jak matka i syn. Więc kto jest wyżej? Matka czy syn? Matka jest wyżej, ponieważ syn jest synem. I miłość matczyna płynie tam. Zatem najwyższy osobowy Bóg, który jest stworzycielem całego wszechświata, on także czuje, że on powinien poszukiwać tej matczynej miłości. Krishna powiedział: nie mogę zrozumieć tego, że jestem Bogiem. Ukryj mnie przed moimi wszystkimi towarzyszami. Ja chcę zwiększyć moje uczucia i moje relacje, a nie moją świadomość Boga, moją najwyższą świadomość, najwyższą świadomość bycia najwyższym. Ja pragnę być synem, pragnę być koniem i bawić się w ten sposób ze swoimi przyjaciółmi. Aby zwyciężyć, wygrać wyścig, wygrać w grze. To, żeby wygrywać wyścigi albo wygrywać w grze, jest moją tendencją, ale chcę to porzucić. Okryj mnie w ten sposób. I kiedy przegram w grze, wtedy czuję się bardzo szczęśliwy. Wtedy, kiedy wygrywają moi przyjaciele. Gdzie to znajdziesz? Ten nastrój jedynie istnieje we Wradży. Vrindavana jest boskim miejscem. Jest taka prawdziwa historia o mnie. I spałem pewnego razu we Vrindavanie i leżałem na łóżku. I w tym czasie jadłem prasada. Wszystko było wspaniałe. Automatycznie doświadczenia płyną do ciebie. Czasami ja nie wychodzę ze swojego pokoju przez 10 dni, ale oni popychają mnie, inspirują. Musisz wyjść na zewnątrz. Ja czuję taki niepokój wewnątrz siebie. Całe życie praktykowałem bycie na zewnątrz. I teraz jestem szczęśliwcem. W jaki sposób cieszyć się swoim własnym Indradewą, światem zmysłów? Pamiętam, dotykałem czegoś, pragnąłem czegoś i wokół mnie wszystko zostało zaaranżowane tak, że dostawałem wszystko, czego pragnąłem. Oni spełniali moje osobiste zachcianki. Ja byłem osobistym przyjacielem Indradewy, ale w tym samym czasie moi rodzice byli wielbicielami. I widziałem również ten aspekt, tą stronę. Podczas krótkiego czasu
Miałem doświadczenie tych obydwu stron, tych obydwu aspektów. I także miałem, dostrzymałem łaskę sadu świętych. Poprzez ich łaskę otrzymałem pewne doświadczenia, realizacje. Także teraz, także otrzymałem łaskę sadu. Kiedy nie jesteś sam, zawsze jesteś pod wpływem łaski, płynącej łaski. Guru Kripa, Vaishnava Kripa. To jest jedyna nadzieja w moim życiu. I tutaj skończę w tym momencie. Do następnego razu. Jai Shri Radhe Shyam.